Cześć, przyjechałam dzisiaj na bagno Całowanie. To jest około 50 km od Warszawy w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Zdjęcia mam zamiar robić dzisiaj bardzo lajtowo, dlatego że chcę głównie rozejrzeć się tutaj w potencjale tego miejsca. Chcę zobaczyć, czy ono nadaje się do zdjęć o świcie. Robiłam tutaj już kiedyś zdjęcia, ale to była zima, był śnieg, no zupełnie inne warunki. Byłam też w ciągu dnia normalnie, więc wydaje mi się, że to żadnego przełożenia nie ma. No a dzisiaj będę sprawdzała, jak to wygląda na przełomie lata i jesieni. Tak wygląda okolica z wieży widokowej. Widać głównie zarośla. Kiedy byłam tutaj zimą, sytuacja wyglądała bardzo podobnie. Wówczas też te tereny były pokryte. One nie były zielonymi zaroślami pokryte, ale wszystkimi tymi zaroślami, które teraz są zielone, a wówczas były po prostu uschnięte i żółte. Jak wspomniałam, dzisiaj sprawdzam to miejsce pod kątem jego potencjału na zdjęcia o świcie. Mam do dyspozycji tą wieżę, gdzie jestem tutaj. Mam do dyspozycji te kładki tam w oddali, które tutaj wiją się pomiędzy tymi krzakami. Zaraz tam przejdę, zobaczę dokładnie, jak one wyglądają. I mam jeszcze jedną kładkę, która idzie w tamtą stronę, która pomiędzy krzakami, jak się wije, to nie jest zbyt taka fajna, ale tam dalej jest rozlewisko wody. Chcę zobaczyć, jakiej wysokości jest poziom tej wody, no bo Wisła jest w tej chwili mega, skrajnie niska, więc być może, że poziom w takich rzeczkach też jest niski. No i nie będę miała lustra wody, nic mi się w tym nie będzie odbijało. Mgły też nie będą powstawały, bo jak jest sucho, to te mgły też no, mają mniejszy potencjał. Ale oprócz tego wszystkiego mam jeszcze jedno miejsce tu w okolicy, bo tam, tamtą stronę są dwa stawy rybne. Na jednym z nich, na środku, jest taka mała wysepka i na niej rośnie kilka drzew i jedno jest takie uschnięte, taki badyl na środku. Jak wiecie, ja lubię badyle, więc liczę też na to, że to może być dobre miejsce na zdjęcia. Teraz pewnie jest tam dużo wędkarzy, ale jakbym przyjechała o świcie, no to sytuacja byłaby zupełnie inna. Słońce raz to zachodzi za chmury, raz to za nich wychodzi. Liczę na to, że o samym głównym czasie, kiedy jest zachód, będzie miało trochę chmur dookoła siebie, ale będzie miało też na tyle przestrzeni, żeby ładnie zaświecić. Prognozy pogody mówią, że dzisiaj niebo będzie zachmurzone w 50-60% mniej więcej, więc jest szansa na to, że z pomiędzy tych chmur ładnie zaświeci. Z wieży widokowej widok niestety nie był zbyt imponujący. W każdym razie o tej porze roku nie daje szans na jakiekolwiek fajne kadry. Idę tą kładką, ona się tutaj wije pomiędzy tymi zaroślami. Być może na drugim jej końcu widok będzie lepszy, będzie się nadawał do jakichś zdjęć. Niestety nie znalazłam żadnego fajnego motywu fotograficznego. Wszystko jest bezkształtne. Te zarośla nie mają żadnej formy. Nie ma też dookoła nic podmokłego, żadnej wody. Wszystko jest suche. Wszyscy fotografowie krajobrazu bardzo chętnie korzystają z różnych zjawisk atmosferycznych, mgły wschodów czy zachodów słońca, ale większość z tego typu sytuacji wymaga zbadania terenu. I nie tylko dlatego, żeby po ciemku nie wpaść potem w jakąś dziurę, ale również, żeby mieć świadomość potencjału, które dane miejsce w sobie ma. Ja czasem lubię wpaść w jakieś miejsce nieoczekiwanie, bez żadnego przygotowania, obejrzawszy je sobie tylko na mapach Google'a, bo wtedy mam poczucie takiej świeżości, czegoś nowego, czegoś nieoczekiwanego. Ale większość zdjęć, które robiłam w ten sposób o świcie, to były niewypały. Świt naprawdę wymaga sprawdzenia terenu. Najlepiej byłoby przyjechać tam pół godziny, a jeszcze lepiej godzinę wcześniej, żeby przygotować sprzęt, żeby się rozstawić z tym sprzętem, ale to już jest dzień robienia zdjęć. Natomiast
Najlepiej jest przyjechać jakiegoś innego dnia i dokładnie rozejrzeć się po okolicy. To nie musi być świt, chociaż wiadomo, że to idealnie, ale to nie musi być świt. Natomiast trzeba wiedzieć, w którym miejscu jest wschód słońca, w którym miejscu można stanąć, gdzie jest jakiś podmokły teren, albo gdzie jakaś skarpa, gdzie coś włazi w kadr, w obiektyw, będzie na pewno przeszkadzające i trzeba będzie szukać jakiegoś innego ustawienia. Więc jest dużo elementów, które warto jest sprawdzić. Oczywiście wszelkiego rodzaju aplikacje typu PhotoPills albo Stellarium, albo wiele, wiele innych, bo ich naprawdę jest spory wybór, są bardzo pomocne w określaniu kierunku padania światła, miejsc, gdzie wschodzi, zachodzi słońce, więc warto z tego korzystać. Warto korzystać też z Google Earth, bo tam też można się rozeznać w ukształtowaniu terenu. To wszystko pomaga, ale nic nie jest tak dobre jak rekonesans na miejscu. Sporo osób ostatnio używa też drona, żeby rozeznać się w okolicy. I to jest super fajny pomysł. Jeżeli macie drona, to warto z tego korzystać. Natomiast jedyny kłopot, jaki tutaj może się pojawić, to że miejsce, które sobie znajdziecie, które będzie nawet bardzo fajne, okaże się, że nie ma tam dostępu, nie ma jak tam dojść, bo po drodze będą różnego rodzaju przeszkody. Zupełnie nie widzę potencjału tutaj do zdjęć. Uciekam na następne z wybranych miejsc. Zdjęcia z wieży widokowej i z tej kładki, tej najdłuższej w sumie, no niestety się nie sprawdziły. Teraz idę tutaj na drugą kładkę i szukam rozlewiska tej rzeczki, czy nie wiem co to było, w każdym razie takiego rozlewiska wody. Może jeszcze ta woda tam jest, może coś się w niej będzie odbijało. Idę popatrzeć. Wszystko dookoła jest bardzo mocno pozarastane. Chyba to nie jest jeszcze dobry czas na zdjęcia tutaj. Jedynym elementem wyróżniającym się jest kładka z poręczą. Te liście tutaj, które leżą na kładce, nie wyglądają źle. W tej chwili wyszło słońce i bardzo ładne plamy światła się zrobiły. Więc myślę, że to może ładnie zagrać. Im bardziej zagłębiam się w las, idąc tą kładką, tym jest wszystko bardziej pozarastane. Są chaszcze, gąszcz, krzaki. Znalazłam taki kadr i to chyba jest najlepsze, co udało mi się tutaj znaleźć. Chociaż zrobiłam kilka innych wariantów, więc może ostatecznie wybiorę inne zdjęcie. Ubolewam nad brakiem światła. Gdyby się pojawiły plamy tutaj na tym mostku, pomiędzy tymi liśćmi, drzewami, krzakami, jakby prześwitywało, to zrobiłby się bardzo ładny układ. Tutaj powinna pojawić się woda po obu stronach, bo doszłam już do tego fajnego miejsca, ale widzę, że nic z tego. Jest bardzo sucho. Jest tak sucho, że nie ma nawet śladu po jakiejkolwiek wodzie. Nawet rzeczka chyba tutaj nie przepływa. Pewnie ten teren jest podmokły, pewnie przejść po tym za bardzo się nie da. Natomiast no, lustra wody to tutaj na pewno nie ma. Troszeczkę teraz tam zza drzew wychodzi słońce. Może rzuci mi trochę światła na tą okolicę. Spróbuję zrobić kilka zdjęć. Zbieram się z tej kładki, idę na kolejne upatrzone miejsce. Tutaj niewiele zrobiłam.
No musiałam naprawdę nieźle się namęczyć, nieźle nakombinować, żeby coś zrobić. Szłam już w stronę stawów, ale rzuciłam okiem w bok i taki widok jeszcze napotkałam. Może będzie wyglądało to dobrze, bo ja ostatnio lubię takie szerokie kadry. Dotarłam nad stawy. Zobaczcie, jak to niesamowicie wygląda. Słońce jest prawie nad horyzontem lasu. Jest ta kępa z jednym drzewem. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że tu jest kilka drzew. Może kiedyś było kilka, a teraz zostało już tylko to jedno uschnięte. Ale w każdym razie to wygląda bardzo, bardzo ładnie. Zaraz będę robiła tutaj zdjęcia. Mam zamiar z kilku stron obfotografować tą wysepkę. Ze słońcem, bez słońca, na różne sposoby. Mam też pewne przemyślenia na temat badania miejsca potencjalnego na zdjęcia, bo jak dzisiaj się przekonałam na własnej skórze, jest to mega istotne. Myślę, że to miejsce na wschód, na mgły, zwłaszcza na mgły, nadaje się idealnie, ale właśnie to nad stawami. Tamte wcześniejsze, gdzie są kładki, gdzie jest ten punkt widokowy, chyba zdecydowanie mniej. Być może mgły pozwolą wydobyć coś z tego krajobrazu, ale tam po prostu nie ma żadnego motywu, na którym można się skupić. Jedynym motywem są te kładki. Więc jeżeli mgła spowoduje, że te kładki zrobią się jakieś super atrakcyjne, no to ekstra. Ale myślę, że w tym miejscu number one to są właśnie te stawy i trzeba przyjeżdżać najpierw tutaj, a jeżeli zostanie czas, to dopiero iść tam i szukać pomiędzy kładkami, szukać w tej gęstwinie być może jakichś kadrów. Słońce już jest schowane za chmurami, więc dla mnie to jest raczej koniec zdjęć, ale mimo wszystko to, co się dzieje na niebie, odbicia w wodzie, nawet to, że ten krajobraz jest taki sylwetkowy głównie, to też może dać bardzo atrakcyjne zdjęcie. Cieszę się również, że tutaj przyjechałam na rekonesans, ponieważ już teraz wiem, jak układa się słońce o tej porze roku w tym miejscu. Jeżeli tam jest zachód, to tutaj będzie wschód, a skoro tu jest wschód, to mam tutaj bardzo wysokie drzewa. I raczej nie mogę liczyć na tarczę słoneczną, raczej to będzie tylko kolorowe niebo, o ile nie będzie zbyt wielu chmur. Ale przede wszystkim to miejsce aż prosi się o mgły. Mgła jest jakby, no, jakby wymarzona dla tego miejsca. W związku z tym będę czatowała na mgły. Jeżeli się pojawią, to od razu tutaj przyjeżdżam, ponieważ to drzewko na wysepce otoczone mgłami z lekkimi odbiciami w wodzie to będzie rewelacja. Zrobienie rekonesansu oczywiście nie gwarantuje sukcesu fotograficznego, ale daje mocne oparcie, daje punkt wyjścia, który pozwala znacznie lepiej skupić się na innych elementach,
które są istotne przy robieniu fotografii, przy robieniu zdjęć. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Zapraszam Was bardzo oczywiście do lajkowania, komentowania, postawienia mi czasem kawy, subskrybowania kanału. Zapraszam na mój Instagram. I co jeszcze? No i widzimy się w następnym filmie oczywiście.